Witajcie po raz kolejny. Jeszcze zanim przejdziemy właśnie tutaj do tych tuneli i ich tajemnicy, co tam mogą skrywać, jeszcze przejdziemy do jednego zdjęcia, ponieważ znalazłem fajne miejsce. Takie uzyskałem fajne informacje. Może dobrze, przejdźmy do zdjęcia, żeby już tutaj was nie zanudzać. I zaczynamy. I więc tak, to miejsce jest niedaleko mnie, jest oddalone od wiosek ogólnie. I tutaj tak, zaznaczyłem wam, ponieważ uzyskałem fajne informacje, a mianowicie chodzi tutaj o to, że tutaj jak jest krzyżyk, a pod tym krzyżykiem jest czerwone kółeczko, to jest to, był to sztab niemiecki, sztab, taki główny sztab dowodzenia niemieckiego. Teraz natomiast tutaj macie te czarne kółka, to są okopy oraz bodajże stanowiska artylerii, tak to przynajmniej wygląda, że to były stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Jeszcze raz wracając do tego kółka czerwonego, obok tego jest droga taka, ona prowadzi do lasu i tamtędy wycofywały się oddziały niemieckie, praktycznie całe kolumny tam się poruszały lasami. I teraz to tutaj później się dowiedziałem się też również, że po wojnie do tej wsi, co tutaj się znajduje, przyjechało kilku ruskich, załadowali jednego gościa do ciężarówki, wywieźli, już więcej nie wrócił, ponieważ się później okazało, był w SS. A wiadomo, że kto był w SS, to Rosjanie traktowali bez litości, można powiedzieć. Ale teraz dobrze, wracajmy do tego miejsca. No i teraz tak, słuchajcie, wracając do tego sztabu tutaj, znajomy mi opowiadał, że no na 1500%, że tam siedzieli Niemcy, to był taki główny punkt dowodzenia i w każdym bądź razie, jak już Niemcy uciekli, to tam zajęli to wszystko Rosjanie. To trzeba, trzeba zaznaczyć, że żadnych walk tutaj nie było. Już to nawet nie było sensu tutaj czego bronić. W każdym bądź razie wkraczają tam Rusy, no i tam siedzą w tym sztabie jakiś czas, no, mają okopy zrobione, to nie trzeba się nawet okopywać za bardzo, nic z tych rzeczy i nie wie dalej co się dzieje z tym wejściem. No i teraz tak, co tutaj robić, bo z czego co mi on opowiadał, to że tam ktoś próbował się dostać, przebili się przez to wejście i z tego co mi opowiadał, tylko nie wiem czy teraz mu wierzyć, czy on bajki mi opowiadał, w każdym razie wejście do środka i tam ma się znajdować tunel jakiś, ale ja mówię to jaki, to jest betonowy, czy wykopany, czy nie wiem jak to ma wyglądać. On mówi nie, tam weszli amatorzy, jacyś poszukiwacze. W każdym bądź razie słuchajcie, przebili się przez to wejście po lewej stronie, jakbyście patrzyli na ten sztab, czyli wyszli od drogi, napasowałoby, no wyszli do środka, prawdopodobnie przeszli tam, nie wiem, on ma metrów 10, może 15, coś koło tego, może i więcej nawet, ja już nie pamiętam, tam byłem jakiś czas temu, tylko jeszcze szukałem informacji na temat właśnie, żeby ktoś to potwierdził i taka osoba się znalazła, bardzo się z tego cieszę. W każdym razie oni doszli do końca tego tutaj sztabu i tam ma tunel, prawdopodobnie schodzić jeszcze niżej. I z tego co mi ten znajomy opowiadał, ci tacy archeolodzy, amatorzy można powiedzieć, mieli z sobą takie jakby dwumetrowe kije i zaczęli schodzić do tego tunelu. Woda była po kolana, następnie po pas, a następnie wleciał im cały kijek dwumetrowy. No i teraz coś mi tutaj nie pasuje, no to w ogóle no nijak to się ma w ogóle do tego miejsca, nie wiem skąd tam woda w ogóle się wzięła, no nie wiem, być może było tam kiedyś jakieś jezioro lub tereny są podmokłe, bo to też w sumie są zaraz pola, no nie wiem, ciężko to wytłumaczyć, ale w każdym bądź razie w tą wersję, że tam jest tunel, jakoś nie chce mi się wierzyć za bardzo, co jednak nie zmienia faktu, że jest na 1500% tutaj coś pod ziemią, czyli ten cały sztab niemiecki głównego dowodzenia.
No i później powiedział, że wejście zostało przez tych archeologów, amatorów niby zakopane i do dzisiaj jest niedostępne, można powiedzieć. Też nie wiem, na jaką głębokość tam by się trzeba było przebić, ale myślę, że zobaczymy na miejscu na wiosnę i może znam wam nawet relację z tego. Nagram jakiś filmik, jak tam wygląda koło tej góry. Teraz może przejdźmy do tych tuneli. Dobrze, zatem wróćmy do tych owych tuneli, które są tak tajemnicze. I teraz może tak, do tej pierwszej wersji, którą ja słyszałem i też również jest opisana w internecie, do czego te tunele niby mogły służyć, aczkolwiek mi ta teoria nie pasuje i tak samo ją odrzucam na bok, ponieważ jest to pic na wodę. A chodzi tutaj o to, że te tunele miały służyć okolicznej ludności jako strony przeciwlotnicze. Ja wam może teraz pokażę, jak to owe miejsce wygląda z góry. Dobrze, może na chwilę zatrzymam. Jako strony przeciwlotnicze. Ja wam może teraz pokażę, jak to owe miejsce wygląda z góry. Dobrze, może na chwilę zatrzymam. No i teraz słuchajcie, mamy tutaj zdjęcie zrobione z góry satelity, te dwie czerwone kropki są to te tunele, które się tam znajdują w lesie, zabudowania i tak dalej, to są zaznaczone te dwa, jakby te zielone kółka, to jest ten cały obszar, cały zabudowań. W każdym bądź razie wersja jest taka, że te dwa tunele miały służyć mieszkańcom do chowania się przed nalotami. No, nie wierzę w to. To jest ta jedna wersja z tych. Nie wierzę, ponieważ taka jest moja opinia, że nie zdążyliby nawet dojść do tych tuneli. Do tego, wiadomo, dochodzi panika, chaos. No, nie daliby po prostu rady, dlatego coś mi tutaj nie gra. Poza tym, zanim oni by tutaj dotarli, to nie wiem, czy tam w ogóle by ktoś dotarł. Jakby tak faktycznie spadały na nich bomby. Ale oczywiście faktem jest, że ta okolica była bombardowana. Ja sprawdziłem to też satelity, że wszystkie drzewa pościągałem i tak dalej. Obszar był bombardowany, tylko troszeczkę dalej. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, mamy to zdjęcie. No i teraz tak, faktycznie ten obszar był bombardowany, tylko że troszeczkę dalej. Ponieważ jeszcze dalej, jak wam to powiedzieć, znajduje się fabryka, która podczas II wojny światowej produkowała paliwo syntetyczne dla III Rzeszy, dlatego ten obszar był atakowany przez Amerykanów. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że Niemcy też nie byli tacy głupi i często tą okolicę praktycznie non-stop, ona była jakby zadymiana i cały czas taki smog jakby się unosił nad tą całą fabryką. Także też czasami Amerykanie mieli problemy z zauważeniem celu. Dlatego też często bywało tak, że Amerykanie rzucali na ślepo bomby. Dużo bomb spadało po prostu na zabudowania. No i tutaj z zapisków, co wyczytałem, też są straszne historie, gdy jeden z nalotów amerykańskich, gdy już wlecieli w obszar, który mieli bombardować, niestety został ponownie wcześniej jakby zadymiony. No i Amerykanie nie wiedzieli, gdzie rzucić bomby, dlatego postanowiono bomby rzucić na ślepo. Dużo bomb spadło na pola, na lasy, tak zresztą tutaj widzicie na zdjęciu mniej więcej. Po prostu rzucano gdzie się da, na ślepo trzeba zaznaczyć. Dużo bomb też spadło na obszary zamieszkałe przez ludzi. To nie ma co ukrywać, Niemców. No i tam też kilka bomb spadło właśnie na te domy. Tutaj z zapisku wyczytałem, że kilka bomb trafiło w zabudowania przy głównej drodze. W jednym domu zginęła cała rodzina, w tym dwóch członków rodziny nigdy nie odnaleziono. Teraz dobrze, może dlatego mówię, że ta wersja z tym
tymi schronami, to no, nie pasuje mi do końca, no coś jest nie tak. No ale dobrze, teraz właśnie przejdźmy do tych zdjęć, tych tuneli, ponieważ jak mi znajomy mówił, tam jest sprawa bardziej poważna. Chwilę zatrzymam. No i teraz tak, rozmawiałem ze znajomym i tu jest sprawa krótka, słuchajcie, nie ma co tutaj was owijać w bawełnę ani dokładać jakichś, nie wiadomo, jakiejś historii, ale tu jest sprawa krótka, ponieważ on mi powiedział, że też mam jakby się tym miejscem nie chwalić więcej, to można mieć kłopoty właśnie w ten sposób. W każdym bądź razie będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, ale to nie jest rozmowa ani pisanie na jakieś Facebooki, telefony czy tak dalej, bo tutaj jest trochę dziwny ten temat i że tam coś może być. I on również powiedział, że ten piach, co jest w środku, nie jest stamtąd, tylko ten piach został nawieziony jakimiś ciężarówkami, no po prostu tam wsypany do środka. Także coś jest na rzeczy. Ja byłem, szczerze mówiąc, święcie przekonany, że te tunele prowadzą właśnie do tych fabryk tam, które produkowały tą benzynę dla III Rzeszy. Tylko teraz tak, on mi tak powiedział, no tunele jak tunele, no faktycznie mogą być, ale tam jest bardziej sprawa poważniejsza. No i tutaj już, i dlatego też, słuchajcie, nie będę mógł za dużo mówić, bo tą sprawę jeszcze będziemy poruszać, ale nie przez telefon, tylko po prostu w cztery oczy, bo tam jest sprawa poważniejsza. Jedynie co was mogę zapewnić, nie ma tam żadnego złotego pociągu, jakichś innych złota, jakiegoś srebra, cuda nie widy. Nie ma tam również broni, ani żadnych depozytów. Tam jest coś innego i on przypuszcza, że to właśnie się tam może znajdować, ale to mówię, to nie jest rozmowa na telefon. Nie jest to nawet temat, żeby to kamerować czy coś takiego, bo mówię, przez to można mieć naprawdę problemy z policją, dlatego nikt na razie wam nic nie powie. Chyba, że tutaj się sytuacja zmieni i będziemy ten temat mogli bardziej poruszyć. No w każdym razie, kto tak na swoją logiczną myśl pomyśli, no nie jest ten piach tak wsypany na darmo tam. To jest, no coś jest nie tak, że tam było coś kombinowane. Ale to jeszcze myślę, że będziemy rozmawiać w cztery oczy na ten temat, a na razie się z wami żegnam i do usłyszenia.